Jestem w domu. Ciszę, co to za czerwona substancja na podłodze? Jest ślad prowadzący do kuchni. To wygląda jak miejsce zbrodni. Co się stało? Wszystko w porządku? O mój Boże. Chwileczkę. Cały czas jadłeś moje ciastko. Zrujnowałeś mój tort urodzinowy. Grace i jej pies zostali przetransportowani do pokoju wyzwań. Sprawy nabierą tempa w kolejnym wyzwaniu. Auć, to prawdziwy kaktus! Co? Mój pachnie jak czekolada! Widzę, ja też spróbuję swojego. Aha, mam drzazgi! Potrzebuję pierwszej pomocy! Strzykawka? Wygląda na to, że będę musiała użyć tego do wyciągnięcia drzazgi. Moja biedna twarz! Uff, żyję. Co? Jak to możliwe, że mój pies już prawie skończył jeść? Muszę się pospieszyć. Wiem! Użyję strzykawki, aby wyssać cały sok z kaktusa. Mogę to wypić za jednym razem. Gotowe! Grace zdobywa punkt za to wezwanie. Jej biedny pies jeszcze nie skończył swojego pysznego kaktusa. Wow, mamy marchewki na to wezwanie! Myślę, że to w porządku. Coś jest nie tak z moją marchewką. Pomóż mi! Wygląda na to, że marchewkę boli brzuch. O nie! Czas pobawić się w lekarza. Musimy zrobić USG. Nie ruszaj się. Ten żel jest trochę zimny. Przeskanuję teraz swój brzuszek. Ojej, marchewka jest w ciąży z bliźniakami. Muszę uśpić mamę marchewkę, żeby móc zabrać dzieci. Śpi spokojnie. Czas na ekstrakcję. Muszę tylko narysować linię wokół jej brzucha, a teraz czas ją rozciąć. Ale się denerwuje. Dzięki, stary. Uff, bliźniaki są bezpieczne. Co? Drugie dziecko się nie rusza. Pobudka, pobudka! Dzięki Bogu tylko spał. Chodźmy, dzieci, musimy zszyć waszą mamusię. Operacja zakończyła się sukcesem. Mama marchewka i jej bliźniaki. Uff, twoje marchewki to tylko zabawki? Coś mi tu śmierdzi. Wow, pod marchewkami ukrywa się smakołyk. Strzał! Czekaj, co? Kolejny! Mniam, mniam, mniam. I dotarliśmy do ostatniego przysmaku. Pies wygrywa za skończenie swoich smakołyków. Grace nie zjadła nawet swojej marchewki. Wow, jemy burgery. Twój wygląda zwyczajnie, a mój pysznie. Czekaj, Squishy? Squishy? Mam pomysł. Patrz, idź po Squishy. Squishy! Ten prawdziwy burger jest mój. Zdradziłaś mnie. No cóż. Co? Co teraz? Au! Mam przynieść własną opaskę? Czym jest cheeseburger bez sera? Wróciłam. Dobra, czas coś zjeść. Niam. Co? Ten ser jest z gumy. Auć! Upuściłam burgera. Mniam. Nie, nie, nie. Cóż, nikt nie dostanie punktu. Wow, to jest największe frappuccino, jakie kiedykolwiek widziałam. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Bez użycia rąk. Daj spokój. To będzie łatwe. Nie potrzebuję rąk do jedzenia. To takie trudne. Nie jestem psem. A co jeśli rozwalę sobie całą twarz? Chyba mam na głowie perukę zbitej śmietany. Skończyłem. Chcę więcej. Pies zdobywa punkt. W tym wyzwaniu muszą zjeść pikantny makaron z jajkami. Wygląda smakowicie. Jestem morsem. To mnie nie przeraża. Do dzieła. O nie, zapomniałam, jak się używa pałeczek. Moje jajko stoczyło się pod stół.
Umiem posługiwać się pałeczkami lepiej niż ona. To jest łatwe. Mogę to wszystko szybko skończyć. Uff, ale pikantne. Tam jest moje jajko. Chodź tu. Mam to. Ale brudne. Co? Jak to możliwe, że prawie skończyłeś makaron? Nie mam wyboru. Muszę zjeść to brudne jajko. Nie przegram tego wyzwania. Ostatni kęs. Nie, znowu przegrałam. Pies wygrywa wyzwanie. W nagrodę dostaje świeże mleko. Pierwszym wyzwaniem jest wykończenie kiełbasy własnym dipem. Ja zacznę. Podzielę kiełbasę na dwie części. Jedna dla mnie, a druga dla mojego psa. Proszę bardzo. Dlaczego mój udział jest taki mały? No cóż, zacznę zanurzać w nim kiełbaskę. Uwielbiam ketchup. Grace zaczęła cieszyć się jedzeniem. Jestem rozczarowany moim jedzeniem. O nie! Gorąco, gorąco, gorąco! To jest to, co dostajesz, chciwy człowieku. Użyję kija i podgrzeję mój mały kawałek kiełbaski. Następnie zanurzę kiełbasę w tym pysznym sosie. Teraz nadszedł czas, aby go pożreć. Mógłbym to skończyć jednym kęsem. Mój język jest spalony. Potrzebuję okładu z lodu. Pies pierwszy skończył kiełbaskę. Zjedz trochę mojego. Nie, dziękuję. Przegrałam. Jedzeniem w tym wyzwaniu jest sałata? Takie kiepskie jedzenie. Moje jedzenie to karma dla psów? Myślę, że zaszła tu pomyłka. To powinno być twoje, nie moje. O, w środku ukryte jest jedzenie. Przysmak dla kota, dla psa i karma dla psa, dla człowieka. Może podrzucę to mojemu psu? Bez oszukiwania. O rany, czerwony alarm przestał migać, ale nadal nie chcę tego jeść. Chwileczkę. Jedzenie dla psów jest całkiem dobre. Może uznam, że przysmak dla kota też jest fajny. O nie, dlaczego moje uszy zmieniły się w kocie uszy? Pies zamienił się w kota. To takie zabawne. Co? Psie uszy? Psie łapy? O nie, psi nos! Grace zamieniła się w psa. Wata cukrowa? To będzie łatwe. Stop. Kwaśny licznik? Gracze będą mieli wylany sok z cytryny na swoją watę cukrową. Jeszcze nie skończyliśmy. Toksyczne odpady i tęczowe cukierki też. Kwaśny syrop i kwaśne żelki. Proszę, powiedz mi, że to wszystko. Trochę kwaśnych cukierków w sprayu, aby to wszystko wykończyć. Jesteśmy skazani. Nie podoba mi się to. Okej, oto pierwszy smak. Wystarczy trochę polizać i już zbyt kwaśny, aż mi ślinka cieknie. Przepraszam. Chyba nie dam rady. Pozwól mi spróbować. Nie mogę. Nie zrezygnuję. Zjem tę kwaśną cytrynę, jeśli będę musiała. Tutaj nic nie ma. Zbyt kwaśne. Myślałam, że jesteś psem. Teraz jesteś tylko przestraszonym kotem. Grace zdobywa punkt. Witamy w klinice weterynaryjnej. Czy to szczeniak? Wygląda na to, że musimy go zaszczepić. Straszysz go! Daj mi szczeniaka! Trzymaj się od niego z daleka! Dziś jest dzień dobrego weterynarza. To ja, zapraszam! Jej! Myślałem, że będę się dobrze bawił.
Dzień dobrego weterynarza oznacza, że zwierzęta przejdą metamorfozę. Mój szczeniak jest bezpieczny i dostałam lizaka. Uwielbiam dni dobrego weterynarza. To nie jest fajne. Pomóż mi! Co się stało? Plastikowa torba mojej rybki przecieka. Kończy jej się woda. Jej akwarium jest zepsute. Ojej, gdzie powinnam najpierw przechowywać ryby? Moje usta. Co ty robisz? Czy ty właśnie zjadłaś moją rybę? Moru. Daj mi sekundę. Potrzebujemy tego pojemnika na wodę. Napełnimy go wodą? Okej. Okay. Twoja ryba prawie się wyśliznęła. Teraz podążaj za mną. W porządku. Co dalej? Najpierw należy wyciąć przednią część pojemnika. O tak. Pozbądźmy się tego dodatkowego elementu. Następnie ozdobimy pojemnik kamykami znajdującymi się w środku. Wow, to dużo! Moje rybki by go pokochały. Spójrz na te kolory. To powinno być wszystko. Następnie wyjmij apteczkę pierwszej pomocy. Wewnątrz znajduje się specjalna lampka. Umieść ją również wewnątrz pojemnika. Teraz nadszedł czas, aby napełnić pojemnik wodą. Jej! Pamiętaj, aby wypełnić go po brzegi, aby ryby miały więcej miejsca do pływania. Doskonale. Ups, prawie zapomniałam o rybie. Proszę bardzo. Witamy w nowym akwarium. To moje miejsce jest lepsze niż ta ciemna jaskinia, z której właśnie wyszłam. Dziękuję, doktorze. Żaden problem. Chyba się zdrzemnę. O nie. Mam złe przeczucia. Chłopak zasnął na podłodze. Teraz jego wąż wyszedł z domu. O-o! Kieruje się prosto w jego usta. Pomóż mi! Wąż jest w jego ustach. Co tu się dzieje? O rany! Pomocy! Połknąłem swojego węża! Spróbuję go wyciągnąć, dobrze? Nie, 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 nie. On chowa się z powrotem w twoich ustach. Co robić? Kula dla chomika. Muszę to pożyczyć. Proszę, będę potrzebować twojej pomocy. Hej, postaw mnie! Żwawie węża, chomikiem. Tam jest. Teraz mogę go wyciągnąć. Spokojnie. Już prawie. Mam go, mam go. Wsadźmy go z powrotem do klatki. Wszystko w porządku? Czułem smak jadu. Nie martw się, możesz spróbować tego kwaśnego cukierka. Wow, uwielbiam słodycze. Proszę, zadziałaj. To smakuje naprawdę dobrze. Co za dzień. Ej, kici, kici, kici. Złap laser. Dobry kotek. Zapuluję na ciebie tajemnicza czerwona kropka. Miau. Wyjdę na chwilę. To jest czerwona kropka. Witaj, tajemnicza kropko. Jesteś tutaj? Pomóż mi znaleźć moją zaginioną czerwoną kropkę! O nie, dlaczego mój kot płacze? Jesteś chory? Muszę zadzwonić do weterynarza. Jestem. Nie wiem, dlaczego mój kot płacze. Zastanawiam się, co jest nie tak. Ej, spójrz na ten brakujący plakat. Wiem, co robić. Mam zabawkowy gadżet dla twojego kotka. Ma piórko, wystarczy nacisnąć przycisk, a zacznie się kręcić i bawić z kotkiem. Udało się! Myślę, że mój kot bardzo to lubi! Podaj mi pióra! Czas na mnie. Teraz mogę mówić. Dobrze, teraz podam kotu szczepionkę. Zostaw mnie w spokoju, kobieta! Potrafi być agresywna. Nie ruszaj się. Powiedziałam, zostaw mnie w spokoju! O mój Boże! Auć, auć! Moja twarz! Tak mi przykro. W porządku. Chyba wiemy, w czym tkwi problem. To zabawka z kocimiętką. W środku jest piłka z kocimiętką. Co ty na to, kotku? Przekąska. Teraz jak jest spokojny, usunę robaka z jego ucha. To jest przyczyna tej agresji. Teraz dajmy szansę. Dziękuję, doktorze. Wszystko gotowe. Cieszę się, że mojemu kotu nic nie jest. Oto płatność. Uważaj na siebie, pa! Zobaczmy. Doktorze pomocy! Moja kotka nie chce przestać tyć! Okej, połóż ją i pozwól mi sprawdzić. Co
to jest? Test ciążowy? Wygląda na to, że kotka jest w ciąży. Wow! Powinnyśmy zrobić jej USG. Zobaczmy, jak się mają jej kocięta. Zobacz to na ekranie. Rośnie z nich gromadka. O nie, kotce odeszły wody. Ojej, ona zaraz urodzi. Dobrze, zróbmy to. Weź głęboki oddech, kotku. Wszystko będzie dobrze. Teraz spchaj! Już jest! Wow! Uroczy mały kotek. Ale to nie wszystko. Widzę głowę. Kolejny słodki kotek. Tak! O, następny też jest dużym, zdrowym kotkiem. Mam trzy nowe koty? O tak! To najprzyjemniejszy dzień w moim życiu. Nie mam tylko jednego, ale mam cztery koty. Przydałaby mi się drzemka. Czas wracać do domu. Mama kot wykonała świetną robotę. Zarobiłam dzisiaj tak dużo. O, ktoś dzwoni. To mój przyjaciel wąż. Co jest? O nie, już idę. Chodźmy. Czy to miauczenie dochodzi z wnętrza brzucha węża? Jestem. Ojej, co ty połknąłeś? Nie martw się, mam do tego narzędzie. Nożyczki? Nie. Szczypce? Też nie. Rękawice? Tak, będę jej potrzebować dla bezpieczeństwa. Teraz posłuchaj, włożę rękę do twoich ust i wyciągnę przedmiot. Zobaczmy. Chyba go mam. Jest tutaj. Dobra, wyciągnę go teraz. Weź głęboki oddech. Puknąłeś kota? Żyje! Oto moja kolacja. Ty zły wężu! Zakaz jedzenia kotów! Doktorze, pomóż mi, proszę! Moje włosy tak spędzą! Swędzenie? O, twój pies też się drapie. Rany, czekaj, pozwól mi się przyjrzeć. O, widzę, że masz trzy. Muszę się ubrać, żeby się ochronić. Teraz użyję specjalnej pęsety, aby pozbyć się tych pcheł. Z pewnością wiedzą, jak się ukryć. Ale to duże. Teraz użyjemy specjalnego gadżetu do czesania. Spójrz na ten brud. Musimy cię wyczesać, kolego. Ten grzebień zbierze też niepotrzebną sierść. Ale wszystko uwolnimy jednym kliknięciem. A jeśli chodzi o ciebie, musimy zrobić porządek z włosami. Proszę. Okej. O tak, to łagodzi swędzenie. Dzięki, doktorze. Chodźmy do domu. Problem rozwiązany. Uff. Zaraz spadnę. Auć, uderzyłam się w głowę. Co to było? Co? To chomik? Ale gorąco. Gorąco, gorąco, gorąco. Dobrze, sprawdźmy temperaturę. Najpierw musimy wyciągnąć chomika z kuli. Hej, postaw mnie! Zobaczmy. Wyniki mówią... Masz wysoką gorączkę. O nie. Przykro mi, kolego. Musisz wziąć lekarstwo. Fuj, ohyda! Co? Musisz to wziąć. Czekaj, wiem, co zrobić. Ukryję pigułkę w ogórku. To powinno załatwić sprawę. Miałam to najlepsza przekąska, jaką kiedykolwiek jadłem. Tak, jestem taka mądra. Co? Zjadł ogórka z wyjątkiem pigułki? Och, daj spokój. Muszę wymyślić inny sposób. Czy to pluszowy chomik? Wiem! Nadszedł czas, aby dać przykład. Patrz, ten chomik nie chce wziąć pigułki, a to znaczy, że zamiast tego dam mu ogromny, przerażający zastrzyk. Mamma mia! Dostanę z tej ogromnej rzeczy! Dobra, dobra, wezmę pigułkę! Bierzesz to teraz? Dobrze, proszę bardzo. Zasługuję na marchewkę! Bardzo dobrze. To nie było takie trudne, prawda? Doktorze, zobacz, co znalazłam! To gigantyczne jajo! Co to jest? Nie mogę powiedzieć po dźwięku. Właśnie znalazłam to nad oceanem. Zastanawiałam się, co to. Czy to może być taka Wednesday? Lalka Barbie? Prawdopodobnie nie. Co o tym myślicie? Komentujcie poniżej. Daj nam znać, co według ciebie znajduje się w jajku. Och, to pęka! To jest to, zaraz dowiemy się, co to jest.
Czy to ogon? Wow, to lalka mała syrenka. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej lalki. Taka piękna. Powinnyśmy dać jej szczepionkę. No i proszę. Co? Czy ona rośnie? Ukryj się! Zamieniła się w prawdziwą syrenę. Miło cię poznać. Czy to prawda? O mój Boże! Cześć! To jest niesamowite. Nie mogę uwierzyć, że mam syrenie zwierzątko. Chodź się pobawić. Cześć, witamy w klinice weterynaryjnej. Widzę, że przyniosłaś kota. Cześć, jak się masz? Pozwolę ci pobawić się przez chwilę. Kot, co? Wiesz, co robić. Nienawidzisz tego kota, prawda? Idź, zaatakuj ją teraz. O, kot kontra pies. Ojej! Mój biedny kotek! Nie mogę patrzeć! Chodź, przestań natychmiast! O nie, jest ranna! Muszę ją opatrzyć! Proszę, uratuj ją! Musimy położyć ją na łóżku. O nie, nie rusza się! Co się stało? Zniknęła? Zamierzam ją reanimować. Nic z tego. Czysto! To nie zadziałało. Moja kotka! Potrzebujemy twoich polubień, aby ją uratować. Proszę! O nie, duch kota opuszcza jej ciało. Co powinniśmy zrobić? Wiem! Potrzebuję przekąsu. Cudo! Gdzie to się podziało? Może mój kot potrzebuje tylko smakołyku. Tutaj, kotku! Jest pyszne! Udało się! W końcu była po prostu głodna! Masz więcej? Zaczynajmy! Najpierw musimy posprzątać stół. Tyle kurzu. Weź wdech i rozdmuchnij go! Teraz pod biurkiem jest pełno pajęczyn i pająków. Ich też musimy się pozbyć. Co? Gumy balonowe? Te mają chyba ze 100 dni. Fuj! Dobra, zacznijmy budowę. Najpierw przykręcę płyty pilśniowe po obu stronach biurka. Tylko zostaw przednią część otwartą. Co dalej? Potrzebujemy okien. Narysuję wielkie serce i wypnę je. Miłość jest w powietrzu. Co? Czegoś tu brakuje. Chcę dodać popic. Cóż, ten marker jest teraz bezużyteczny. Czas pomalować ściany. Odłóż bałek i nałóż farbę w każdym kolorze tęczy. A teraz do dzieła. Rozprowadź farbę na ścianie w ten sposób. Tęczowe ściany w mgnieniu oka. Doskonale. Poczekaj, nie możemy zapomnieć o zasłonie. Znalazłem jedną. Mam ją. Oh, prywatność! Dzięki za zasłonę. Tak jest. Zasłony się zamykają. Mam nadzieję, że podobało ci się przedstawienie. Ładnie to wygląda. Następny w kolejności jest dywan. Miękki i puszysty jak Kitty. Rany, zobacz swój nowy dom, Kitty. Spójrz na jej minę. Myślę, że jej się podoba. Mój pluszowy miś! Fuj, jest pełen pajęczyn. Tato, łap! Wow, co my z tym zrobimy? Już wiem. Ten specjalny kącik jest dla Teddy'ego. Damy mu pluszowe serduszko do przytulania. Przyszyję serduszko do jego stóp, żeby nigdy go nie puścił. Nie zapomnij przyciąć resztek nici. Nawet lepiej, to jest teraz łóżko Kitty. Myślę, że jest dla niej wręcz idealne. Szybko zasnęła. Świetnie nam poszło. Dobra robota, tato! Uważaj na wiadro. Auć! Głupi tata! Uderzyłem się w głowę. O, właśnie wpadłem na genialny pomysł. Przetnijmy to wiadro na pół. Tylko uważajcie na palce. Następnie wytnę dwa kwadraty i przykręcę je do dwóch małych drewnianych listew. Potem przymocuję boki makaronem basenowym. I gotowe, masz kocią zjeżdżalnię. Ale zjeżdżalnia jest fajniejsza z basenem. Te łapy potrzebują naprawdę dobrego spa. Cóż, będzie mógł je mieć innym razem. Zabieram ze sobą ten mini nadmuchiwany basen.
Zastąpię go kocim żwirkiem. Co to jest? Kocia kupa! Tu masz basen na zjeżdżalnię. Zamiast wody wleję do niego wodne kule. Niesamowite! Jestem dość przystojny, co? Uff, to było męczące. Co? Spójrz na swoje spodnie! Ten kotek właśnie użył moich dżinsów jako drapaka. Jeśli chcesz się drapać, dam ci makaron basenowy. Przebij bok kijem do grilla i dodaj mniejszy makaron basenowy. Co jeszcze? Owinę makaron basenowy zielonym sznurkiem, aby wyglądał bardziej jak kaktus. Dodam kwiaty i włożę do doniczki. Drapak w kształcie kaktusa. Zabawna zabawka i dekoracja dla domu Kitty. Kitty jest szczęśliwa ze swojej nowej zabawki. Jej oczy zwrócone są na nagrodę. Cieszę się, że ci się podoba. Muszę rozczesać włosy. Chwileczkę. Kolejny kolorowy pomysł. Te kolorowe włoski przyciągnęłyby kociaka. Przyczepię je do ściany. Chyba lubi swój nowy gryzak. Myślę, że bardziej lubi twoje spodnie, tato. Po tych wszystkich zabawkach, które ci dałem. Tata jest najlepszym drapakiem. O, tata coś knuje. Udało się. Ciii, wezmę te kapcie. Dziękuję. Co? Co się stało? Nie ma mnie tutaj. Uff. W porządku, zawieszę kapcie na ścianie i użyję ich jako półek. To jest miejsce, gdzie Kitty czyści swoje rzeczy, w tym smakołyki. A tutaj są zabawki kotka. Nieźle. I wisząca ryba na suficie. Mruczący ideał. Wszystko gotowe. Koci dom jest gotowy. Kitty, gdzie jesteś? Kitty, tu jesteś. Coś jest z nią nie tak. Kitty, obudź się. Tato, pomóż mi! Pomocy! Co się stało? Myślę, że Kitty jest chora. Zabierzmy ją do szpitala. Czas pobawić się w doktora. Wygląda blado. Co się z nią dzieje? Najpierw sprawdzę jej puls. Ojej, jej serce słabnie. Czy ona umrze? Coś wymyślimy. Wiem, wygląda na to, że będziemy musieli wstrzyknąć jej lekarstwo. Wszystko z nią w porządku? Zadziałało? Nie zadziałało. Chyba czas użyć defibrylatora. Taki elektryczny. Kitty jeszcze się nie obudziła, ale ja już tak. Tato, spójrz. O nie, Kitty się spłaszczyła. Biedna Kitty. Jej dusza ulatuje jak duch. Musimy ją ożywić. A jeśli spróbujemy ją nakarmić? Znalazłam koci przysmak. Kocie jedzenie? Chyba możemy spróbować. Otwórz to, szybko. Weź łyżkę i nakarm ją. Udało się. Ten głupi kotek cały czas chciał jeść. Hurra! Ona żyje! To było straszne. Tato, boli mnie brzuch. Jestem głodna. Dobrze, chodźmy po jedzenie. Spędzają ze sobą za dużo czasu. Teraz mam szansę zmienić wizerunek taty. Postawię tabliczki z psimi kupami. Dom dla kotów jest oficjalnie otwarty dla psów. O nie, pies naprawdę zrobił kupę w kociarni. Wróciliśmy! Następnym razem zbudujemy większy domek dla kociaków. Coś dziwnie pachnie. Czujesz to? Tak! Spójrz! Cudo! Jak się tego pozbędziemy? Niech pomyślę. Oho! Ultra zgarniacz kupy. Możemy łatwo zebrać wszystkie kupy jak zawodowiec. Mój nos! No cóż, teraz wszystko jest w porządku. Mój plan się nie powiódł. Niewiarygodne. Co się stało? Nie mogę znaleźć Kitty. Kitty! Chodźmy jej poszukać. Jak myślisz, gdzie ukrywa się Kitty? Widziałaś ją? Musimy szukać dalej. Słyszysz to? Wewnątrz plecaka. Chyba wiem, gdzie jest Kitty. Kitty, jesteś tu? Znalazłem cię. Cały czas była w twoim plecaku. Kitty,
myślałam, że cię zgubiłam. Problem rozwiązany. Co? Poczekaj chwilę. Rakieta i plecak? Czas na rękodzieło. Najpierw narysuję okrąg na środku plecaka. Użyję kuli ziemskiej jako wskazówki. Następnie wytnę okrąg, aby zrobić otwór. Wokół niego umieszczę rakietę. Następnie przykleję kulę ziemską nad otworem. Gotowe! Torba na rakiety dla Kitty! Wskakuj do swojej rakiety! Muszę być ostrożna! On nie może się dowiedzieć, że mam ze sobą Kitty! Co to za hałas? Przyprowadziłaś kota? Nie wiem, o czym mówisz! Nieważne, pewnie coś mi się przesłyszało. Futro Kitty jest takie miękkie! U mnie jej futerko jest takie brudne! Przyjrzyjmy się bliżej. O, rany, jest pełne zarazków i robaków! Musimy je wyciągnąć pęsetą. Plaga robactwa. Ten pająk wygląda, jakby był jadowity. Ohyda. Wyszczotkujmy futro Kitty tym specjalnym grzebieniem. Przy każdym czesaniu usuniesz cały brud i wypadające futro. Naciśnij szczotkę, aby usunąć sierść. Jest tego więcej. Kocia czapka wykonana z futra. To jeden ze sposobów na recykling i wygląd w tym samym czasie. W klasie nie mogą przebywać zwierzęta. Mam nadzieję, że nie wyglądam podejrzanie. Chowam coś w torbie. Zabrałem ze sobą szczeniaczka. Poczęstuj się smakołykiem. Kto jest dobrym chłopcem? O nie, nauczycielka nadchodzi. Kryć się szybko. Dzień dobry, pani nauczycielko. Coś tu wydaje się podejrzane, więc co masz w torbie? Nic, nie przyniosłem żadnego zwierzaka. Dobra, jestem przekonana. O, Chase wyczuwa kłopoty. Zawiązanie sznurowadeł to najlepsza zemsta. Auć! Upadłam! Co gorsza, Chase nasikał na nowiuteńkie buty dziewczyny. To zdecydowanie pozostawi po sobie smród. To jest to, co dostajesz za zadzieranie ze mną. Idziemy! Jestem w domu! Co do? Czy te odciski łap są na całej podłodze? Jest ślad. Niemożliwe, są też na mojej kanapie i ścianach. Lepiej pójdę dalej tym tropem. Wygląda na to, że mój mąż dostał masaż łap. Dokąd prowadzi ten ślad? Chyba jestem coraz bliżej. Jest, Chase jest winowajcą. Co? Muszę dać temu psu nauczkę. Daj mi ten balon, albo... Zamierzasz to wysadzić? Oglądaj i ucz się. Teraz, gdy mam już balon, zamierzam wyciąć szyjkę. Teraz poczekaj, aż spuści powietrze do końca. Zamienimy je w buty w kształcie łap. Proszę, jego łapy nie będą już brudzić. To się nazywa niezły hak. Och, to chodzenie go zmęczyło. Czas na odpoczynek. Chase, gdzie jesteś? Czas coś zjeść. O nie, Chase nie wygląda za dobrze. Nie! Idę! Co się stało? Obudź się, Chase. Jesteś chory? Potrzebujemy pomocy. Co się dzieje? Ojej, Chase się nie rusza. Musimy wezwać weterynarza. Jestem tutaj. Wow, jesteś taka szybka. Dobra, najpierw sprawdzę bicie jego serca. Zobaczmy. Dźwięk jest trochę słaby. O nie, szczeniak jest bardzo chory. Muszę mu wstrzyknąć lekarstwo. Proszę, nie rób mu krzywdy. To będzie bezpieczne. Igła się złamała, co ja teraz zrobię? No tak, muszę użyć defibrylatora. Czysto? Myślę, że właśnie spaliłaś jego futro, zamiast go uratować. Dlaczego to nie działa? Nadszedł czas na wytoczenie wielkich dział. Najpierw muszę odblokować sekretny przedmiot. Przedstawiam ci najlepszy przysmak dla psa. Wow! Jaki błyszczący! To lekarstwo jest jedyne w swoim rodzaju. Widzisz, już po samym zapachu smakołyku poczuł się o wiele lepiej. Jej! Cieszę się, że nic ci nie jest. Żeby wyzdrowieć, potrzebował smakołyka. Wystrzel tę piłkę! To kluczowy moment! Zaraz strzeli zwycięskiego gola! Szczeniaczek gryzie kable od telewizora. O,
Co się stało z telewizorem? Nie mogę przegapić tego meczu! Ty niegrzeczny psie! Zepsułeś telewizor! Potrzebujesz klapsa! Nie uciekaj przede mną! Tato, nie rób mu krzywdy, on nie chciał! Mam pomysł. Zamierzam rozciąć pop tubes. W środku jest wystarczająco dużo miejsca na przewody. Zamierzam umieścić przewody TV wewnątrz pop tube, aby były chronione. To samo zrobię z żółtą rurką. Teraz połączę obie rurki ze sobą, a przewody będą bezpieczne. Teraz możemy spokojnie oglądać telewizję. Spójrz na tego kota. Uwielbiam ten program. Tak, to jest całkiem zabawne. Oj, szczeniaczek znowu wącha kable, ale nie może ich pogryźć. Powodzenia następnym razem. O nie, dlaczego oboje jesteście tacy brudni? Roznosi się brud po całym łóżku. Teraz wziąć kąpiel. Chase, gdzie idziesz? Co? Idę po Chase'a. Daj spokój, nie każe mi was gonić. Spójrz, Chase zmierza prosto do łazienki. To taki mądry pies. Chcesz się teraz wykąpać? Pozwól, że zetrę brud z twojego futerka. Ojej, ale bałagan. Mam przeczucie, że to nie koniec sprzątania. O nie, nadchodzi potrząsanie futrem. Kaczka! W następnej kolejności powinnam zająć się szminką. Czy to psefutro jest na moich rzeczach? O mój Boże! Moja ulubiona kanapka! Coś jest nie tak. Dlaczego na mojej kanapce jest tyle sierści? Spójrz na mojego squishy! O, dlaczego jest pełna futra? Skąd to się wzięło? Co to... Na podłodze jest ślad sierści. Powinienem za nim podążyć i sprawdzić, skąd się wziął. Dokąd to prowadzi? O nie. Wszyscy powinni nim podążać. Tam! Coś mi mówi, że to nie jest prawdziwy Chase. Czekaj, coś jest nie tak. To jest prawdziwy Chase! Wiem, co z tym zrobić. Mamy specjalną szczotkę do sierści. Wyszczotkujmy Chase'a. Trzeba to robić codziennie. A gdy jest gotowe, naciśnijmy szczotkę, aby się jej pozbyć. O, ja nabiorę tę sierść foremnym czerpakiem. Tada! To futro w kształcie kaczki. Futrzane kaczuszki są lepsze niż gumowe kaczuszki. Wow, to za urocze kaczuszki! I z sierści można zrobić zabawkę. Gdzie jest mój drugi kapeć? Szukałem tego od wieków. Co? Ten niegrzeczny pies gryzie mojego kapcia. Ty głupi szczeniaku, oddaj to. Nie waż się bawić ze mną w przeciąganie liny. Powiedziałem, oddawaj. Nie patrz na mnie tymi szczenięcymi oczkami. Znajdź sobie coś innego do rzucia. Zobacz, co zrobiłeś z moim kapciem. Jak mogę to jeszcze nosić? Twój szczeniak zepsuł mi kapcia. Czujesz to? Tak. Ojej, zarazki mają się świetnie w pysku szczeniaka. Czas umyć zęby. Twoje zęby są brudne i obrzydliwe. Nie ruszaj się, kiedy myję ci zęby. Przestań gryźć. Nie mogę uwierzyć, że zepsuł szczoteczkę. Potrzebujemy innego planu. Mam pomysł. Przygotuj rękawiczkę, a następnie nałóż klej na palec wskazujący, abyśmy mogli przykleić do niego pędzel. O tak. Teraz mycie zębów psa będzie łatwiejsze. Otwórz, kolego. Tym razem nie możesz tego odgryźć. Voilà! Myślę, że jest zadowolony ze swoich czystych zębów. Taki dobry piesek. Uważaj! To miękkie uczucie nie jest przyjemne. Nadepnąłeś na kupę? Ojej, to takie obrzydliwe. Użyję tego gadżetu do ściągnięcia skarpetki. Wystarczy delikatnie zdjąć skarpetkę w ten sposób i do kosza. Dobra, zrobione. Co jest więcej kupy? Wszędzie widzę kupę. O nie, to jest śmierdzący problem. Aha, wiem. Musimy założyć szczeniaczkowi pieluszkę. Najpierw musimy nauczyć się, gdzie robić kupę. Nigdy więcej wypadków na podłodze. Dobra robota, mamo! Ui, zjeżdżalnia! Dalej, Chase, zjeżdżaj! Pospiesz się, powolniaku, nie bój się! No już fajnie jest, nie? Wygląda na to, że Chase boi się zjeżdżać. Co się stało? Dlaczego chowa się we wiadrze? Spójrz na te szczenięce oczy. Najwyraźniej coś jest nie tak.
Czyś boję się zjeżdżalni. Czy myślisz o tym samym, co ja? Przygotuj wiadro i nóż. Uważaj na palce, gdy przecinasz wiadro na pół. Użyjemy połówek wiadra jako zjeżdżalni. Makaron basenowy do uchwytów i basen z piłeczkami do lądowania. Zajmijmy się Chase'em. Kolego, przygotowaliśmy dla ciebie zabawną zjeżdżalnię. Chyba Chase'owi podoba się ta zjeżdżalnia. Wychodź! Ups, Aiden nie lubi plusku wody. Mario! Mario! Daj spokój, to był czas kąpieli, Mario. Ale oczywiście Aiden musi być pierwszy. Nie podoba mi się plusk wody! Czyżby? Mam pomysł. Potrzebujemy cegły, aby zdobyć dla nas specjalny przedmiot. Oto on! Proszek zapobiegający rozpryskiwaniu. Do dzieła! Musimy wsypać cały proszek do toalety, aby upewnić się, że nic się nie rozpryśnie. Jesteś gotowy? Spróbuj! Udało się! Nie rozprysnęło się! To jest świetne! Dzięki, Mario! Dobra robota, Bowser. Jest szybszy niż Zygzak McQueen. O, tylko nie toaleta. Nie, Mario! Mario jest również w trakcie wyścigu Mario Kart. Miejmy nadzieję, że on też nie wyląduje w toalecie. Mario, potrzebuję pomocy! Co się stało? Bowser wylądował w toalecie! Wiem. Podejdź tu. Zamierzasz mnie uderzyć? Głuptasku, właśnie dałem ci tor wyścigowy na deskę klozetową. Co za sprytny wynalazek. Nadszedł czas, aby koła się kręciły. Cóż, Mario też musi wrócić do swojego wyścigu Mario Kart. Ma do wygrania trofeum. Myślę, że Aiden przesadza z pastą do zębów. I nawet nie chce jej używać. Wow, co to jest? Aiden, powinieneś umyć zęby. Ale pasta od zębów pachnie zbyt miętowo. Co powiesz na malutką nakrętkę Bowsera na paście do zębów? Kiedy nakarmisz go pastą, zrobi dla ciebie kupę. Zabawne, prawda? A teraz idź umyj zęby. Nie chcę. Mamma mia. Chcę zjeść Nutellę. Dość tego. Daj mi to. Zrobię pastę do zębów z Nutelli. Jest idealna. Teraz Bowser ma czekoladową biegunkę. Spróbuj! To jak miętowa czekolada! Wszystkie te grzyby, które zjadł, są trochę trudne do wydalenia. Hej, kto ukradł cały papier toaletowy? Jest pusty? Nie ma już więcej rolek. Z wyjątkiem jednej na wannie. O nie! To Bowser! Ty podły żółwiu! Mario! Nawet pirania usłyszała wołanie o pomoc. Co się stało? Nie mam piti. Nie potrzebujesz piti. Co Mario planuje zrobić? Mam tu gadżet. Niedobra roślina, zostaw mnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Aha, znalazłem to. Wow, ten bidet ma pompkę. I zobacz, jak łatwo czyści balony. Skończyłeś? Nie martw się o spłukiwanie. Możesz po prostu wylać wodę. To bardzo proste. Korzystanie z toalety powinno być ulgą, z wyjątkiem sytuacji, gdy deska sedesowa jest zbyt zimna. Czy Mario będzie w stanie ci pomóc? Co to za wrzawa? Zamarzam. Deska klozetowa jest za zimna. Czyżby? Może ciepło suszarki do włosów pomoże. Niezły pomysł. Sprawia, że mój tyłek jest ciepły i miłutki. Jeśli chodzi o deskę klozetową... Czy to jest gniotek Mario Squishy? Wiem! Czas zebrać wszystkie gniotki Squishies. Dobrze, że są w naklejkach, więc mogę je umieścić na desce klozetowej i utrzymywać ciepło. Aiden, twoja deska sedesowa jest gotowa! To jest takie wygodne i miękkie! I zgnieć wszystko, co możesz, kiedy jesteś na nim. O, ta deska klozetowa jest za wysoka dla Aidena. Nie może jej dosięgnąć. Mario! Słyszę wołanie o pomoc. Witaj! W czym problem? Nie mogę dosięgnąć deski klozetowej.
Co możemy zrobić? O! Po co ci ta cegła? Możesz jej użyć jako stołka. Wespnij się. Wow, czuję się taki wysoki. Podoba mi się. Epsik! Niech ktoś da temu chłopcu chusteczkę. Albo jeszcze lepiej, umyj ręce w zlewie. Ale mamy problem. Aiden nie może dosięgnąć kranu. Po prostu zetrę wszystko do zlewu. Co się dzieje? Mamma mia! Pomyśl! Butelka szamponu? Mam ją! Co Mario planuje zrobić? Wyczyśćmy szlam za pomocą tej mięciutkiej zabawki. Teraz jest pełny! A ja użyję butelki szamponu, żeby zrobić most, po którym woda będzie płynąć bliżej. Co za geniusz. Uf, w końcu pozbyliśmy się tego szlamu. Dobra robota. Najwyższy czas, żebyś skończył ten prysznic. Nie ma nic bardziej relaksującego niż kąpiel. O nie! Mydło jest zbyt śliskie. O-o, uwaga! Kto by pomyślał, że Mario potrafi jeździć na deskorolce? Właśnie kończy wyścig Mario Kart. Ochudź! Moje plecy! To musiało boleć! Musimy coś zrobić z tą mydlaną sytuacją! Czy to olbrzymi nos? Nawet lepiej, to dozownik mydła. Chciałabym, żeby kichanie na przeziębienie było takie proste. To było łatwe! I koniec z wypadkami na deskorolce! Nie ma lepszej gry niż Mario Bros. Talking Boo! Kontroler właśnie wpadł do toalety. Oznacza to, że Mario również został zamoczony. I gra skończona. Nie chciałam opuścić kontrolera! To paskudne! Nie możemy dopuścić, żeby to się powtórzyło! Czy to są rajstopy Mario? Wygląda na to, że pasują również do deski klozetowej. A żeby było wygodniej, wytnij dziurę w środku. Spróbujmy. Uff, nie wpadło. Co powiesz na gniotka Squishy kaczkę? Nie, wciąż bezpieczna. Nieźle. Wracamy do gry. Mam przeczucie, że Aiden wygra. Musimy porządnie umyć twoje włosy. Mam mydło w oczach. O nie, tak mi przykro. Co zrobiłeś mojemu chłopcu? Masz, wytrę to. Już dobrze. Ty nieodpowiedzialny człowieku. Wygląda na to, że coś innego przykuło uwagę Mario. Co zamierza zrobić z koroną? O rany, to czepek prysznicowy w kształcie korony. To przydatny gadżet, dzięki któremu mydło nie dostanie się do oczu Aidena. Oczywiście kolejka do lekarza jest taka długa. Wygląda na to, że doktor robi wszystkim zastrzyki ze szczepionki. Ta igła wygląda strasznie. Jest ogromna. Nie chcę jej! To boli! Cześć, dziewczynko! Nic ci nie będzie, nie będzie cię bolało, prawda, panie doktorze? Pokaż mi swoje ramię. Nie, on wygląda jak szaleniec z bardzo ostrym mieczem. Pomóżcie mi! Wracaj. Zaczynamy. Nie! Wygląda na to, że igła ją przeraża. Co teraz? O, wpadł mi do głowy pewien pomysł. Mogłabym użyć tej miękkiej flądry. Połóżmy ją na strzykawce, żeby zakryła igłę. Cóż, teraz nie wygląda to zbyt strasznie. Spójrz, flądra chce cię pocałować. Udało się. To nawet nie bolało. Flądra jest taka miła. O, lalka Barbie. Ona chce iść na spacer. O nie. O, czekolada. Przynajmniej to Nutella, a nie kupa. O-o, połknęła bucik Barbie. Moja córeczko, co się stało? Dusisz się? Dobra, zaraz cię mocno uderzę w plecy. Udało się, wypluła but. Ojej, to bardzo mały przedmiot. To rzeczywiście ryzyko zadławienia. Mam pomysł, pozbądźmy się nóg Barbie. Dlaczego to zrobiłaś? Po prostu poczekaj, nadszedł czas, aby zająć się rękodziełem. Będę potrzebować trochę drutu, a następnie zrobię pętlę przez biodra Barbie. Następnie zagnę drut i uformuję go na kształt syreniego ogona. Następnie przykryję go folią.
Nadajmy mu trochę więcej kształtu. Dodam warstwę ciasta na folię. Zaczyna coraz bardziej przypominać ogon. Już. Teraz czas nadać mu trochę koloru. Wyleję zielony brokat, tak jak mój ogon. Następnie dodam trochę cekinów dla zabawy. Gotowe! Zanurz się w morzu! Uwielbiam, to jest syrenką, tak jak wy! Cieszę się, że ci się podoba. Dzisiaj jestem odpowiedzialny za prasowanie naszych ubrań. To jest naprawdę gorące. Co? Zaraz wracam. Gorące żelazko! O, teraz masz gorące ręce. O nie! Twoje ręce są takie czerwone! To jest gorące! Masz tu okład z lodu, który złagodzi oparzenie. Co się stało? To twoja wina. Nieważne, po prostu mi to oddaj. Jaki ojciec, taka córka. Musicie się nauczyć, jak prawidłowo trzymać żelazko. Czekajcie, konewka jak żelazko? Wiem! Napełnię konewkę gorącą wodą. Teraz może służyć jako żelazko, nie parząc wam rąk. Wow! Spróbuj. To działa! Dajcie mi dokończyć. Hej! Dobra, moja peleryna jest gotowa. Idę do pracy. Dobrze się spisałaś, pomagając tacie. Mała dziewczynka odpłynęła do krainy snów. Co? Chodząca ręka? Porąsia. Co? Zostawcie mnie! Jakie to niegrzeczne! Co Wednesday Addams robi pod łóżkiem? Tu jesteś, Rąsia. Mówiłam, żebyś przestał biegać. Wracaj do spania. Wow, jak się tu dostałaś? Cholerna trumna, przestraszyłaś mnie. Co mam zrobić? Pudełko? Chwileczkę, już wiem. Potnijmy pudełko na kawałki w kształcie trumny i umieśćmy w nim otwory dla nietoperzy. Skleję boki, aby złożyć całość. Nietoperzowa trumna, nawet lepiej, to lampka nocna. Teraz wszyscy mogą iść spać. Dobranoc, moje słodkie perełki. Uj, moje ręce są takie brudne. Nie sądzę, żeby to brudne mydło pomogło ci w sprzątaniu. Powinnam je wyrzucić. Czas na kolację. Nadchodzi moje jedzenie. Pomóżcie mi! Nienawidzę, kiedy moje jedzenie jest hałaśliwe. To cię uciszy. Smacznego. Ouch! Uff, uratowany przez brudne mydło. Czy to w ogóle jest jeszcze mydło? Fuj, to nie może być to. Teraz mam szansę uciec. Co się stało z twoimi rękami? Możesz użyć tego nowego, czystego mydła. Poczekaj, uchwyt jest cały obślizgły i brudny. Wiem. Najpierw wyczyszczę uchwyt wodą. Potem założę na niego gumki, żeby mydło go nie zabrudziło. Sprytne, co? Tak jest lepiej. Wreszcie mogę umyć ręce. Spójrz, nie mam już brudu. Odłożę mydło z powrotem na uchwyt. Mydło nie ma kontaktu z uchwytem, więc nie będzie powstawał brud i śluz. Dobra robota, tato. Czyż nie wyglądam ładnie? Co? Co robi moja córka? Wygląda na zajętą. Możesz się odwrócić? Cześć, mamo, spójrz na moją szyminkę. To żaden problem. Poczekaj, czy to ślad po ugryzieniu na szmince? Zjadłam ją, a niam! Nie, 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 szminka to nie jedzenie. Wypluj ją. Dobra. To jest niedobre. Nigdy więcej nie jedz szminki. Czekaj, jesteś smutna? Czuję się teraz źle. Tylko spójrz na tę ponurą twarz. Co powinnam zrobić? O, już wiem. Czekoladki? Co mama kombinuje? Nabierz łyżeczką czekoladowe krążki i podgrzej je na płonącej świeczce, aż się roztopią. Teraz przelej roztopioną czekoladę do tubki na szminkę. Proszę, masz czekoladową szminkę. Jest jadalna. Weź kęs i spróbuj. To jest super! Smakuje jak czekolada! Cii.
Dzięki, mamo! Moja słodka dziewczynka. Tak się zaangażowałem w tę książkę. Czy to laser? Nie celuj nim w czoło taty. Pali się. Czy mama coś gotuje? Moje czoło płonie. Zdejmij to, zdejmijcie to. Woda! Uff, co za ulga, co? Twoja twarz! Koniec z laserami dla ciebie, młoda rybko. Chcę mój laser z powrotem. O kurde. Taśma klejąca? Doskonale. Używając moich umiejętności telekinezy... Mam to! Co tata zrobi z tą taśmą klejącą? Zamierzam zrobić pajęczyny z taśmy klejącej w całym pokoju. Zupełnie jak laserowy system bezpieczeństwa. Teraz mamy misję. Zobacz, co zrobiłem. Wszędzie są lasery. To jest niesamowite. Jestem agentem szpiegowskim i muszę przejść przez te lasery, żeby dostać się na drugą stronę. Udała ci się ta sztuczka jak prawdziwemu szpiegowi. Ostatni kawałek. Co jest? Czy tu jest trzęsienie ziemi? Nie, tylko chora dziewczynka kaszle. Potrzebujesz lekarstw. Moja biedna dziewczynka, jesteś rozpalona. Czas wziąć lekarstwo. Mam tu krople krwi. Nie chcę! W porządku, smakuje jak krew. Nie, nienawidzę lekarstw. Czyżby? W takim razie czas na sztuczkę. Zdobędę trochę kropli krwi i wypełnię gorzki popis w kształcie ryby. Wygląda jak mój dobry przyjaciel Florek. Są prawie gotowe. Musimy tylko schłodzić je twoim ogonem. Galaretki są gotowe. Spróbuj, spójrz, jakie miękkie. Jest taka soczysta. Ty, a co ze mną? W porządku, każdy może spróbować.